Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Borowski. Chciałbym opowiedzieć Państwu kilka słów o książce, która niedawno ukazała się na naszym rynku. I opowiada ona historię walońskich ochotników, którzy walczyli w ramach Waffen-SS na froncie wschodnim. Moja historia akurat tyczy się kampanii pomorskiej, która miała miejsce na początku 1945 roku. Naświetlić temat w ogóle, to muszę się cofnąć do początków całego ruchu, z którego narodziła się dywizja SS w Walonie. Jego przywódcą, liderem od samego początku był belgijski intelektualista o nazwisku Léon Degrelle, który stworzył swoją partię na początku 1935 roku. I tak jak pewnie Państwo wiecie, w okresie międzywojennym, w okresie tutaj wielkich zawirowań, powiedzmy, w Europie, bardzo dużą popularnością cieszyły się wszelkie takie ruchy nonkonformistyczne, takie ruchy, może powiedzieć, ekstremistyczne, czyli było mało liberalizmu, większy nacisk położony był na walkę pomiędzy ideologią lewicową, komunistyczną, a ideologiami prawicowymi. I właśnie Degrelle postanowił w Belgii założyć również taki ruch. Generalnie program postulował przede wszystkim moralną odnowę belgijskiego społeczeństwa w duchu nauki Kościoła katolickiego. To jest właśnie ciekawe z tego punktu widzenia, że Kościół miał bardzo mocną pozycję wtedy w Belgii, aczkolwiek był związany ze środowiskami liberalnymi. Degrelle postanowił sprzeciwić się temu, powrócić jakby do korzeni, powiedzmy, wiary katolickiej, czyli wsparcia dla ubogich, biednych, ale też z drugiej strony był przeciwny totalitaryzmowi komunistycznemu. Po tych pierwszych walkach Legion został wycofany do Belgii i następnie Degrelle jakby powiedzmy zradykalizował swoje poglądy i zwrócił się do Reichsführera SS, czyli Heinricha Himmlerzy z tej formacji tutaj na samym początku szkolenia. Tak jak wspomniałem, tutaj są widoczne ofery krwi reksistowskie. Zresztą są już w pewnym umundurowaniu jednostki SS. Jeszcze ochotników tuż po przyjęciu do formacji, tutaj można stwierdzić między innymi po tym, że nie mają żadnych patek dywizyjnych. Także jest to pierwsza fala poboru ochotniczego. W życiu szkolenia Wolańczycy ponownie zostali wysłani na front wschodni, tym razem w rejon Ukrainy. Dokładniej Kotła Czerkaskiego, w którym walczyli obok innych dywizji SS Wiking i oczywiście obok jednostek armii, że Wolańscy podczas walk Czerkasa, w chwili spokoju widać, uśmiechnięci tutaj radośni. Tutaj ciekawym, charakterystycznym elementem uniformu wolańskiego jest przerodka strzelców wolańskich, z tego, że w Perwakcie walczyli oni w ramach właśnie jednej z dywizji górskich. W mundurze oczywiście SS wraz ze swoimi dziećmi podczas parady w Brukseli po powrocie z Czerkasów, jak wspomniałem, była to bardzo rozmuchana propagandowo akcja, stąd też zdjęcia z tej parady pojawiły się w wielu mediach. To jest też Degrelle właśnie ze swoimi dziećmi. Jak Państwo widzicie, ruch reksistowski nawet po rozpoczęciu wojny i po tym, jak reksiści stanęli po stronie Niemiec, cieszył się dość dużo. Tutaj jest też Degrelle właśnie z dowódcą dywizji Netherland Wagnerem i z jednym ze swoich ludzi. To jest też takie zdjęcie stricte propagandowe. Też pochodzi ze strony. Generalnie jako ciekawostkę wspomnę jeszcze, że Degrelle wystosował otwarty list do naszego papieża Jana Pawła II. Powiedzmy, była to próba wybielenia się też pewnego, no i obrony, powiedzmy, tutaj Niemców, jak też zanegowania obozów koncentracyjnych i komór gazowych, co oczywiście tutaj jest godne potępienia, ale no, z racji tego, że no, Degrelle stał po tej stronie z samego początku, no to niestety no, po wojnie też nie wyparł się swoich poglądów i cały czas, powiedzmy, na pewno miał tak wiemy na oczach, no to się nie czarujcie. Dzięki bardzo.
Ja to nawet nie wiem, czy to jest.